Było bajecznie jak nigdy w końcu pierwszy dzień wiosny. Wszystkie przedszkolaki z przedszkola nr 1 imienia Jana Brzechwy w Działdowie przeszły w barwnym korowodzie, oznajmiając wszem i wobec, że nadeszła nowa pora roku. Przyznajmy, to bardzo miłe. I ponowny powrót do normalności. Na jak długo, może lepiej nie myśleć. Jednoimienne szpitale ponownie zmieniają tryb funkcjonowania i otwierają się na wszystkich pacjentów. Z dniem 20 marca szpital w Ostródzie wrócił do standardowej działalności. Z pełnej opieki medycznej bez problemu mogą korzystać także uchodźcy z Ukrainy. Postępuje proces budowy centrum handlowo-usługowego w Górce przy węźle dróg S7 i S16. Nowy, ogromny obiekt pomału wpisuje się w sąsiadujący z miastem krajobraz. Starostwo powiatowe w Ostródzie zatwierdziło projekt. Informacje są bardzo okrojone. Pozostaje czekać na więcej szczegółów. Był czas, że podstawówki w mniejszych miejscowościach były likwidowane dość często. Ta się nie dała. Szkoła podstawowa w Idzbarku funkcjonuje jako szkoła publiczna od 2017 roku. Od 2018 placówka nosi imię Józefa Piłsudskiego oraz posiada sztandar. Od teraz posiada także halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Wcześniej nie było tu żadnej. Miejskie wodociągi i kanalizacja w Niedzicy rozpoczęły prace związane z wymianą wodomierzy na radiowe przy ulicach Krzemowej, Sprzymierzonych, Srebrnej, Złotej, Platynowej, Bursztynowej, Placu Lotników, Placu Pokoju, Placu Róż, Żwirowej, Pawiej. Mieszkańcy tych ulic proszeni są o wyrozumiałość i udostępnianie pomieszczeń w celu wymiany wodomierzy. Działania realizowane są w ramach projektu Wdrożenie cyfrowego systemu obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Niedzica. Polsko-ukraiński zespół Enej, wykonujący muzykę z pogranicza folku, rocka, ska, punku i szeroko pojętej alternatywy ukraińskiej, zagrał w Ostródzie na rzecz Ukrainy. Jednoczymy się z naszymi sąsiadami, próbujemy pomóc. Zespołowi Enej Ukraina jest szczególnie bliska, kilku członków ma korzenie ukraińskie. Koncert Gramy dla Ukrainy spotkał się z dużym odzewem wielu muzyków i licznej publiczności. Emocje jeszcze nie opadły. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nastraja do dobrej zabawy, do wsparcia szczytnego celu i nie pozwala o sobie zapomnieć. Tak jak teraz. Półtora miesiąca po licznych licytacjach i zbiórkach raz jeszcze sztaby spotkały się i zrobiły wielkie podsumowanie i planowanie. Tegoroczne aukcje dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci można uznać za udane. Krajowe podsumowanie to ponad 136 milionów złotych. Powiat ostrucki uzbierał 120 tysięcy złotych. Wylicytowali przepiękny, kolekcjonerski, legendarny motocykl Indian. Joasia i Albert marzyli o takiej maszynie. Od nadarzyła się okazja i jest. Kosztowało ich to dużo wysiłku, cierpliwości i pieniędzy. Sprzęt poszedł za 80 tysięcy złotych, ale i na szczytny cel. Tym samym okazali wsparcie dzieciom z problemami wzroku. Licytowali na rzecz WOŚP. Przed nami świąteczne wydarzenie. Jarmark Wielkanocny już 1 kwietnia w Niedzicy. Stoiska, piosenki na żywo, grill, ciasta, ciepłe przekąski. Start godzina 15, miejsce Plac Wolności. Mile widziani mieszkańcy i turyści.